Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Przedziwny Bóg w świętych swoich. Rzecz o świętym Stanisławie Kostce. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. Święty Stanisław Kostka przyszedł na świat roku pańskiego 1550 we wsi dziedzicznej i głównej siedzibie jego znakomitego rodu Rostkowie, położonego w ówczesnym województwie mazowieckim, dziś guberni płockiej, a jak teraz, tak i wtedy w diecezji płockiej położony. Ojcem jego był pan Jan Kostka, senator i kasztelan zakroczymski, pan bardzo zamożny, potomek od dawna zasłużonego w ojczyźnie rodu, z którego jeden z przodków ubiegał się o koronę na sejmie elekcyjnym, po tym, gdy ustąpił z tronu Walezjusz. Matka zaś jego, Małgorzata, z domu Kryska, była siostrą ówczesnego wojewody mazowieckiego. Miała także w swojej rodzinie znakomitych przodków. Przez odrowążów, od których Kryscy pochodzili, miała za przodka świętego Jacka, ozdobę i zaszczyt zakonu dominikanów w Polsce. Lecz co ród Kostków szczególnie wyróżniało, to ich niezachwiane przywiązanie do wiary katolickiej, w której obronie czynnie występowali, gdy kacerstwa Lutra i Kalwina w Polsce szerzyć się zaczęły. Święty Stanisław był drugim z rzędu synem, których rodzice jego mieli czterech i jedną córkę. Przed jego zaś urodzeniem spodobało się Panu Bogu jakby zapowiedzieć, do czego go przeznacza. Albowiem matka jego, nosząc go w swym łonie, najpierw we śnie, a później podczas modlitwy na jawie, ujrzała przenajświętsze imię Jezus, unoszące się przed jej oczyma, a wypisane literami pąsowymi i otoczone złotymi promieniami. Gdy to opowiedziała spowiednikowi, ten, nie mogąc odnosić tego do towarzystwa Jezusowego, do którego wstąpił później Stanisław, gdyż zakon ten świeżo wtedy był założony i w Polsce jeszcze był nieznany, zawnioskował tylko, że znakiem to jest, że dziecię, które nosiła w swym łonie, przeznaczał Pan Bóg do szerzenia chwały Jego imienia, a więc, że powinna je jak najpobożniej wychowywać, gdy przyjdzie na świat. W kilka dni po narodzeniu naszego świętego odbył się chrzest jego z wielką uroczystością w parafialnym kościele w Prasnyszu. Obrzędowi temu towarzyszyła prawie cała okoliczna szlachta zaproszona przez kasztelana, a w procesie kanonizacji Stanisława czytamy i następujący szczegół. W pierwszej parze trzymał go do chrztu świętego przyjaciel domu Kostków, Andrzej na Bazanowie Kadzanowski. Ten po odbytym obrzędzie zaniósł dziecię przed ołtarz, gdzie był przenajświętszy sakrament, i na chwilę położył je na ziemi, na znak, że się ono w sposób szczególny zaofiarowuje Panu Jezusowi. Uczynił zaś to z polecenia matki, pamiętającej o widzeniu, jakie miała w zobaczeniu imienia Jezus. Zeznań, jakie czynił przy procesie kanonizacji świętego Stanisława starszy brat jego, dowiadujemy się, że rodzice wychowywali ich z całą surowością zasad chrześcijańskich. Przestrzegali, aby z wielkiej liczby ich dworzan, ci, którzy mieli bliższy kontakt z dziećmi, byli nie tylko obyczajów nieposzlakowanych, ale by byli ludźmi pobożnymi.
zlecili im nie tylko obsługę przy nich, ale i nadzór nad ich postępowaniem, nakazując dzieciom, żeby ich zbawiennych upomnień z uszanowaniem słuchały i do nich się stosowały. Stanisław od lat najmłodszych zadziwiał wszystkich cnotami nad wiek jego przechodzącymi, a między innymi skromnością, która mu nadawała jakby coś anielskiego w całej jego powierzchowności. Zdarzyło się nawet razu pewnego, że gdy w jego obecności ktoś pozwolił sobie użyć słów obrażających tę cnotę, on do tego stopnia był tym wzruszony, że upadł na ziemię zemdlony. Odtąd też i najlekkomyślniejsi nie pozwalali sobie na coś podobnego przy nim. Sam zaś w poufnej rozmowie, jaką razu pewnego miał, gdy już był w nowicjacie u jezuitów, powiedział, że jak tylko przyszedł do lat, w których dzieci nabywają rozumu, zaraz ofiarował się Panu Bogu na wyłączną jego służbę, jaką mu wskaże we właściwym czasie. Boże, który pomiędzy innymi cudami mądrości Twojej, także i wieku młodocianym dojrzałej świętości łaskę udzieliłeś, spraw prosimy, abyśmy na wzór świętego Stanisława Kostki, czas wszystki na dobre czyny obracając, do wiecznego odpoczynku pośpieszali, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Na uproszenie sobie tego i na cześć świętego Stanisława. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Żywot świętego Stanisława Kostki. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.